Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kiko. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o kwestii, która jest ważna myślę dla wszystkich polskich kibiców, dla tych, którzy trzymają kciuki za reprezentację Polski. Chciałbym pogadać o Janie Bednarku. Nareszcie doczekaliśmy się piłkarza z pola w Premier League, który gra regularnie. Ostatnim takim zawodnikiem był Marcin Wasilewski w tym sezonie, kiedy Leicester City broniło się przed spadkiem. Ta great Escape z udziałem lisów. Zakończyła się powodzeniem, później Mistrzostwem Anglii, znamy tę historię. Natomiast Janek Bednarek znalazł się w bardzo dziwnym okresie swojej kariery na początku tego sezonu, kiedy Markius absolutnie nie chciał mu dać szansy po tym, co zrobił w końcówce poprzedniego sezonu, kiedy troszkę ratował jednak skórę Hiusowi i pomógł klubowi w utrzymaniu się w Premier League, nagle został odstawiony na boczny tor. Chyba nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę się stało w głowie że że tak zmienił zdanie na temat... Polaka. Później był Mundial, Janek pojechał na Mundial, grał troszkę na kredycie zaufania u nowego selekcjonera Jerzego Brzęczka, a trochę też dlatego, że tak naprawdę nie miał specjalnej alternatywy Brzęczek na, na tę pozycję. No i wreszcie mamy ostatnich sześć spotkań od momentu przyjścia nowego trenera do, do Southampton, czyli Ralfa Hazen Hitla, szkoleniowca lubiącego stawiać na młodych zawodników. Szkoleniowca, który jest odważny, który się nie boi, szkoleniowca, który stwierdził, że da kredyt zaufania zupełnie innym ludziom i nie dba o dotychczasowe hierarchie. I Janek stał się beneficjentem tego, tego układu, że tak to brzydko ujmę, tego, tego nowego rozdania. O, tak byłoby ładniej. I trzeba powiedzieć, że wykorzystał te, tę szansę i jak go obserwuję, ten spokój, którego on nabywa z każdym meczem, takie spotkania chociażby jak przeciwko Chelsea są bezcenne. To jak ratował swój zespół przed utratą bramki w ostatnim meczu z Leicester. Drużyna zaczęła wygrywać, trochę inny duch jest w tym zespole. Janek staje się jednym z liderów, jednym z przywódców nie tylko defensywy, ale całej tej drużyny. To, to cieszę się, że nie zmieniałem zdania co do niego, bo to tak łatwo powiedzieć jak piłkarz nie gra, że jest słaby, a czasami są okoliczności jakieś wokół, których nie znamy, o których nie wiemy. I bardzo mi się podoba to, że on to wszystko wytrzymał, że, że został tam na San Marys. I dzisiaj tak naprawdę, być może ktoś uzna mnie za wariata, ale po tych sześciu meczach już widzę, że on zbuduje swoją pozycję pewnie do końca tego sezonu. Święci przy takim trenerze muszą się utrzymać. I to jest naprawdę wielka trampolina do kariery. To jest wciąż młody chłopak, mając świadomość tego, co działo się w klubie. San Marys w ostatnich latach, kiedy oni sprzedawali piłkarzy za naprawdę niesamowite pieniądze, to tak naprawdę o tym dzisiaj chciałbym porozmawiać, bo perspektywy przed każdym z zawodników świętych, którzy wyróżniają się w jakiś sposób w grze tego zespołu, rysują się znakomicie. Od 2014 roku święci sprzedali naprawdę 11 piłkarzy za łączną kwotę około 270 milionów. Funtów. Czasami nie mamy świadomości tego, jak ta praca um, finansowa wygląda na, na Sunnerys. Oczywiście tam są tacy piłkarze, jak no wcześniej odchodził Polak, Artur Boruza, ale on akurat do Borów odchodzi za darmo. Nathaniel Klein do Liverpoolu 12,5 miliona funtów. Dejan Lovren też na Anfield 20 milionów. Virgil Van Dijk to najgłośniejszy transfer 75 milionów. Sadio Mane 34 miliony. Victor ma do Tottenhamu za 11 milionów. Morgan Schneiderleam był taki piłkarz, który świetnie wyglądał w barwach Świętych. 25 milionów. Luke Shaw do Manchester United także 27 milionów. Adam Lalana do Liverpoolu 25 milionów. Gaston Ramirez odchodził akurat za darmo do Middlesbrough. Graciano Pele za 12 milionów funtów do Chin. Można by z tego stworzyć naprawdę ciekawą jedenastkę. I e, jestem dzisiaj przekonany, że Bednarek pójdzie w górę. Bo. Ma charyzmę, ma potencjał, e, świetnie gra w ślizgiem, to jest dla mnie trochę taki obrońca w oldschoolowym stylu, który jeszcze nie boi się pójść na raz, który potrafi tak wymierzyć, wycyrklować idealnie ten ślizg, który dobrze się ustawia, e, świetnie gra w powietrzu, jest naprawdę niewygodnym obrońcą dla każdego napastnika. Jest e, generalnie taka dewiza w Southampton, żeby grał młody skład. Ta średnia wieku świętych w tym sezonie to jest około 20, pon nieco ponad 26 lat. Jedna z młodszych drużyn i to może podążać w różnych kierunkach, bo młodą drużynę ma też fula, ale akurat tam to tak dobrze, dobrze nie wygląda. Hmm. Hazan Hitler oczywiście pracuje nad pewnymi wariantami cały czas, bo, bo ciągle święci są drużyną, która mało zdobywa bramek po, po stałych fragmentach, a myślę, że ma ku temu walory, choćby Bednarek, choćby obdarzony z tymi warunkami fizycznymi Westergaard, który potrafi przecież grać, grać głową. Tylko trzy bramki po stałych fragmentach, dwa gole po kornerach, to jest, to jest bardzo, bardzo mało. To jest klub, który w tej chwili jest w dobie przemian. W początku listopada ubiegłego roku został zwolniony Les Reed, to, to był wiceprezydent klubu. Także w listopadzie opuścił San Mary's, dyrektor techniczny Martin Hunter, i, on, i oni inaczej patrzyli trochę na ten zespół, inaczej on będzie budowany teraz za kadencji Hazen-Hitla. To, co mi się podoba u świętych, to to, że przestali wypuszczać te punkty w meczach, w których już prowadzą, czyli tak bywało wcześniej, bo oni aż 15 oczek stracili w tym sezonie w sposób, no taki, nie wiem, wynikający z dekoncentracji, z tego, że, że gdzieś tam na pewnym etapie meczu wdała się nerwowość, były też gole samobójcze, które się zdarzały, a teraz tego nie robią. Zobaczcie, jest mecz na Lester, oni wygrywają, oni prowadzą, tracą jednego zawodnika, ale nie tracą głowy i to jest, to jest najważniejsze, więc to mi, to mi się podoba. Wciąż pracuje nad wariantami defensywnymi, w tym też bierze udział Jan, Jan Bednarek, bez dwóch zdań. Ralf Hasen Hill, bo, bo wciąż szuka, szuka takiego sposobu nad powstrzymaniem rywali przed dośrodkowaniami. Bardzo łatwo jest zranić, są po takim dośrodkowaniu gdzieś ze skrzydła, ktoś biegnie, dośrodkowuje, głowa cyk i, i gol. Ale myślę, że ta defensywa już o niebo lepiej teraz wygląda i bardzo się cieszę, że Janek jest częścią tego. Bardzo bym chciał, żeby był takim piłkarzem jak Virgil van Dijk w przeszłości, który poszedł do dużego klubu Top za, duże, za duże pieniądze i mam takie podskórne przeczucie, że to się, że to się stanie. Nie, nie mam żadnego newsa w tej, w tej sprawie, jest na to zdecydowanie za wcześnie. On dopiero ustabilizował swoją pozycję, a to jest chłopak inteligentny, wie czego chce w życiu, piłka to jest cała jego pasja. Jest poukładany, nie znajdziecie go na ostatnich stronach no, albo na pierwszych stronach tabloidów, żeby wywołał jakiś skandal. Ma poukładane życie prywatne, więc może skupić się tylko na piłce i jest w idealnym miejscu do tego, żeby zrobić karierę. Ja uważam, że jeśli święci wrócą na ten swój poziom, a stać ich na to, żeby być w pierwszej dziesiątce Premier League. Jeżeli latem się troszeczkę wzmocnią i Janek pogra kolejny, kolejny sezon dobrze i będzie szefem tej defensywy, to ten transfer będzie, będzie kwestią czasu. Więc trzymam za to mocno kciuki, żebyśmy mieli takiego piłkarza, kozaka z pola. Nie tylko bramkarze, Łukasz Fabiański, kiedyś Wojciech Szczęsny, Artur Boruc. Nie tylko historia Marcina Wasilewskiego z ostatnich lat, ale żeby nową, fajną historię napisał. Jan Bednarek. Dzisiaj to już wszystko na kanale Kikow. Zapraszam Was do wszystkich produkcji, do wszystkich play, zapiski z Królestwa, live'y rzecz jasna i inne atrakcje, które tutaj dla Was będę starał się przygotowywać. A za dziś bardzo już Wam dziękuję.